kłonię się poprzez punik i oddaję trzy ciosy. Lewy, prawy i lewy prosty. Dlaczego kończę lewym prostym? No bo mam lewy, prawy i staram się zawsze zakończyć akcję lewym prostym. Tak, na wszelkie wypadek asekuracyjnie, jakby mój przeciwnik miał jakiś tutaj pomysł, żeby mnie skarcić. Zwróćcie uwagę, płytki unik, żeby jak najszybciej ominąć prawy prosty przeciwnika. Po ominięciu prawej ręki, kiedy zaczynam wychodzić z uniku, zadaję lewy prosty. Szybki unik, tylko żeby ominąć rękę przeciwnika, jak najszybciej oddać lewy prosty. Połączenie uniku i lewego prostego daje mi możliwość rozwinięcia akcji o prawy prosty i lewy prosty. Jeżeli spóźnię się z zadaniem pierwszego lewego prostego, to nie zdąży trafić przeciwnika, nim wróci jego ręka do gardła.